Pojechałam tam, żeby odwiedzić Gosię. Myślałam, że może... Ale... Niestety... Szczerze mówiąc, to według mnie jest jeszcze gorzej. Praktycznie nie ma z nią żadnego kontaktu. Wydawało mi się, że widziałam ją na pogrzebie Tomka. O, w każdym razie była tam taka kobieta w woalce, bardzo do niej podobna. Proszę, Martusiu. Nikomu o tym nie mówiliśmy, ale przez wszystkie te lata staraliśmy się z tatą być w kontakcie z Małgosią. Wysłaliśmy jej paczki, listy, zdjęcia. Cieszyłam się, że w ten sposób jest jakby ciągle członkiem naszej rodziny. Żeby czuła, że myślimy o niej. Chciałam, żeby wiedziała, co się u nas dzieje. Jak dzieci, jak wyglądają, co robią. Ale ona nigdy nie odezwała się, ani nie pisała.